Rozgrzewkę zapytam o Londyn. Rozmawiałem tam z Popkiem, trochę się wkleiłeś w wywiad, powiedziałeś, że to nie koniec jeszcze sportowej kariery Popka. Jak to będzie wyglądało? Wiesz co, przede wszystkim powiedziałem to z tego względu, że w jakiś sposób Pawłowi sport ratuje życie. Ja bym chciał, żeby nadal tak się odbywało. On wiadomo, że wdrożył się tam jakoś ponownie w ten sportowy tryb życia. Gdzieś tam cały czas tego potrzebuje, bo zakochał się w biegach długodystansowych, więc to w ogóle, wiesz, gdzieś tam wszystko to idzie w fajnym kierunku, ale on musi mieć cel. Ja to znam z własnego, wiesz, doświadczenia, że przychodzi w karierze sportowca, że jest taki moment, że, nie wiem, kontuzja, myślimy o tym zawieszeniu gdzieś tam, powiedzmy, rękawic na kołku i w tym momencie przychodzi taka stagnacja, wiesz, no sam nie wiesz, co masz robić, no to wiesz, często jest bardzo, że wiesz, idziesz w używki, w takie rzeczy. Ja nie chcę, żeby Paweł do tego wrócił, bo z całym szacunkiem on jest bardzo wartościowym człowiekiem, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak on działa charytatywnie, on bardzo, bardzo mało tego pokazuje, co robi, więc to jest fenomenalny, on jest fenomenalny jako człowiek, wiadomo, żyje z tego, za przeproszeniem dla Pawła i dla, on żyje z tego, że robi z siebie, powiedzmy, jakiegoś oszołoma w internecie, w telewizji, ale to jest prywatnie fantastyczny człowiek, dlatego ja bym chciał, żeby on miał jakiś cel. Jeśli to nie będzie KSW, jeśli to nie będzie MMA, to będę chciał go na jiu-jitsu namówić. Jemu jest faktycznie ciężko pogodzić koncerty, no muzykę z treningami? Tak, jest bardzo ciężko, dlatego że, słuchajcie, on ma bardzo dużo obowiązków medialnych. To jest tak, że on z treningu leci na plan jakiś firmowy, potem coś jeszcze, każdy weekend jest wyjęty, dlatego że ma koncert z jednego miejsca w Polskę, leci w następny. Wiecie, on jest też, no wiadomo, jak artysta, on jest artystą w Polsce pierwszej klasy, no bo tak możemy powiedzieć, jego rozpoznawalność jest w tym momencie na poziomie Beaty Kozidrak. Każdy wie, kto to Popek, no i wiesz, więc on dużo zarabia, ale najprawdopodobniej też dużo wydaje, on musi mieć, wiecie, cały czas przepływ finansowy, więc dlatego zapewnia to, on ma córkę, swojej córce chce zapewnić przyszłość, teraz ma synka małego, więc wszystko, wiecie, musi wszystko tam się toczyć, oczywiście wokół pieniądza, musi być pieniądz. Jeszcze dwa pytania o Popka, to jest pracowity gość? Jak przychodzi na trening, jest pracowity, ale jak on ma do wyboru na przykład, wiecie, zarobić na planie filmowym, a przyjść na trening i dostać w mordę, no to każdy wie gdzieś tam, no jaki to jest wybór, tak? Więc ja na treningach jestem z niego zadowolony. Wystarczająco, jak na osobę, która ma tyle obowiązków, tyle zobowiązań, jest okej. Wydaje się, że on trenuje głównie stójkę z Robertem Złotkowskim, ale jak widać, ten parter też jest grany. Nie, bardzo trenujemy te mniej więcej po 3-4 razy dziennie, tu na nazwę z 4, tą płaszczyznę jego, zarówno parter, jak i zapasy, przewracanie. Z Robertem Złotkowskim też 3 razy w tygodniu, mniej więcej poza tym uzupełnia wszystko treningiem przygotowania motorycznego. Być może rzeczywiście na walce tego nie pokazał, ale to się bardzo poprawiło od czasów tam początków naszej współpracy. Przejdźmy już do TFL, czyli tego, co dzieje się teraz. No niestety nie jest to wasz wieczór, nazwijmy to. Dzisiaj się nie pokazaliśmy, ale biorąc pod uwagę to, że chłopaki wzięli walki na bardzo krótkich terminach jako debiutanci z doświadczonymi już zawodnikami, ja uważam, że obaj pokazali serce do walki, dali walki dobre dla publiczności, chcieli się bić i moim zdaniem wiadomo, że porażka nigdy nie cieszy, ale jest okej, że idziemy w dobrym kierunku. Przemek wziął walkę z Mateuszem Głuchem, to jest naprawdę, ter wiadomo, że miał długą przerwę, ale to jest bardzo doświadczony zawodnik. Jako debiutant podszedł do walki po prostu z charakterem. No, widzieliście sami, że pokazał charakter, wiadomo, no, ma bardzo mocny parter, po prostu nie da się w 3 tygodnie przygotować do walki kondycyjnie. On trenuje sobie, on robi inne rzeczy, on robi to dla przyjemności, więc nie był przygotowany kondycyjnie, ale chciał i moim zdaniem pokazał jaja. No to obalenie w pierwszej rundzie było bardzo fajne. Rozmawiałem z Mateuszem, mówi, że je mocno odczuł. No został wgnieciony w tej pierwszej rundzie w matę, no ale niestety, no już w tej drugiej zabrakło powietrza, ręce spadły, no i nieubłagane kopnięcie na głowę poszło. Także to kopnięcie może nie tyle go odcięło, to nie było, znaczy na pewno było mocne, nokautujące, ale Przemek w dużej mierze przewrócił się, bo po prostu opadł z sił, tak? Przychodzi, kto walczy, ten wie, że przychodzi taki moment, że po prostu, gdy jesteśmy bezsilni, brakuje oddechu, oddychamy za przeproszeniem dupą, to każdy tak naprawdę cios wtedy może być dla nas morderczy. Tutaj tak to zagrało, ale to nie ma znaczenia, bo dla mnie Przemo i tak pokazał jaja. To prawda, jak on się teraz czuje? Wiesz co, czuje się dobrze, tak jak mówię, to nie było takie kopnięcie, które go zabiło, odcięło, bo on od razu wrócił.
jak wszedłem tam do klatki, normalnie oddychał, normalnie rozmawiał, więc jest okej. No już zaprowadziłem go do jego przyjaciół, którzy licznie właśnie przyjechali go podziwiać w klatce TFL i teraz tam bardzo mocno podkreśliłem, że dzisiaj ani zero alkoholu, tak, bo po nokautach nigdy, w ogóle po ciężkich walkach nigdy nie powinno się świętować bądź zapijać smutków, dlatego że to jest duże obciążenie dla głowy, dla mózgu. Jak Ci się samo TFL podoba? Jak się w ogóle współpraca układała? Fajna organizacja? Wiesz co, gala fajna, znaczy fajnie zorganizowana. Parę rzeczy bym jeszcze dopiął, ale to ja nie jestem organizatorem. Znaczy kiedyś tam powiedzmy, że wspominam z taką łezką, że jakieś 8 lat temu sam organizowałem tutaj galę w tym Open Ring. Dwie gale właśnie z takim Tomkiem Łuczkiewiczem, zawodnikiem jiu-jitsu, tutaj współorganizowałem może. Więc tutaj naprawdę bardzo miło mi się pracuje w tej hali, jest zawsze fajna atmosfera, tylko trochę duszno, szczególnie w szatniach. Co u Ciebie jeszcze? Przyznam, że nie wiem, jakieś starty się szykują w jiu-jitsu? Na razie nie, na razie mam, moja kariera może ulec zawieszeniu. W tym momencie skupiam się troszeczkę na innych projektach, no zobaczymy. Na razie nic nie chcę mówić. Także. Czyli to zawieszenie wynika z innych projektów, tak? Czy tam coś się dzieje, jakieś kontuzje? Coś się dzieje, no okej, mam kontuzję, ale no walczę z tym. Nie wiem szczerze mówiąc, co będzie dalej. Ale na pewno gdzieś tam nie wycofuję się z gry jako trener. Będę pomagał się chłopakom rozwijać, szczególnie tym właśnie młodym, ambitnym jak Kamil czy Przemo, bo naprawdę są bardzo wdzięczni. To jest materiał na topowych fighterów, tylko tam gdzieś go trzeba okrzesać ten granit. Jak się czujesz jako podcaster, bo śledzę Twoje podcasty? Wiesz co, robimy to dla fanu. Tak naprawdę cały projekt wyszedł zupełnie przypadkowo. Przybierzamy się z Kubą Watsonem Witkowskim już od dłuższego czasu. Pozdrawiam tu serdecznie. My chcieliśmy to robić, nie wiem, powiem szczerze, naprawdę od, nie wiem, 10 czy 12 lat. Naprawdę chcieliśmy coś takiego robić. Przyszło zrobić nam kilka odcinków tak dla beki dosłownie. Dostawaliśmy tyle wiadomości od ludzi, że oni chcą tego więcej. I tak teraz walczymy o to, żeby zdobyć jakieś środki na studio, że jak już wychodzimy gdzieś do ludzi, to chcielibyśmy to zacząć robić trochę na poważnie, ale no, czy się uda, zobaczymy, bo wiecie, no fajnie, ja szczerze mówiąc myślałem, że my będziemy to robić dla, nie wiem, dla 50 osób, dla beki dosłownie, a wychodzi tam, że tych odsłon z niektórymi zawodnikami jest po kilka tysięcy, więc naprawdę fajnie. Nie? Inspiracją był Joe Rogan, bo to jest taki format dosyć luźny w jego stylu. No wiecie co, nie, dla mnie w ogóle inspiracją samą w sobie były w ogóle stare podcasty, jest to Sherdoga, nie, także Joe Rogan w ogóle jest najlepszy podcaster na świecie, bez dwóch zdań, ale dla mnie inspiracją były właśnie luźne, sherdogowe gadki. Okej, ode mnie to wszystko. Dzięki serdecznie, dobrze Cię było zobaczyć. Dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście na wspólne treningi. Materiał jest z kim się pobić, także zapraszam. Dzięki wielkie. Dziękuję.